W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali studiowanie księgi Objawienie Świętego Jana, powszechnie znaną jako Apokalipsę Świętego Jana. I będziemy zastanawiali się nad, rozważali szczególnie właśnie rozdziały 6, 7 i 8. Objawienie Jezusa Chrystusa, które jest zapisane w tej księdze, jest przede wszystkim pokazane sługom swoim. Bóg przekazał Jezusowi, a następnie Jezus ukazał sługom swoim to, co ma stać się wkrótce. Słowo sługom swoim jest słowem kluczowym w Księdze Apokalipsy. W Księdze Apokalipsy kilka słów powtarza się i studiując te słowa musimy zrozumieć, że na te słowa, na te zagadnienia w sposób szczególny Chrystus kładzie nacisk. W dniu dzisiejszym dużo będziemy rozważali na temat sługa Chrystusa, kto jest sługą Chrystusa, co on takiego robi, co robi Bóg w stosunku do swoich sług i przyszłość i w dalekiej przyszłości wieczność sług Bożych. Tak więc zachęcam bardzo serdecznie do czytania tej księgi. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Chrystus nie mówi, że ten, kto rozumie tę księgę. My nie musimy wszystkiego rozumieć, ale musimy zrozumieć te podstawowe zagadnienia, które są tutaj poruszone. Musimy zrozumieć ten cały obraz całości. Tak jak na przykład idziemy do muzeum, tam jest wielkie dzieło Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem, to abyśmy mogli patrzeć dobrze na ten obraz, nie przychodzimy jak najbliżej tego obrazu. Bo wtedy właściwie nic nie widzimy. Widzimy jakieś plamy, widzimy jakieś kolory, może jakieś elementy szczególne. Ale czym dalej się oddalamy od tego obrazu, tym dostrzegamy całokształt tego zagadnienia. Tak więc, jeżeli my będziemy się koncentrować tylko na jakimś jednym słowie, no na przykład korona, to dzisiaj będzie mowa o jeździec mający koronę, mający łuk. I my będziemy zastanawiali się, a co też ta korona znaczy, a co też ten łuk. I tydzień, dwa tygodnie szukamy, badamy, zastanawiamy się. To jest to jakbyśmy przy tym obrazie Matejki byli tylko metr. Pewne rzeczy nie zrozumiemy w pełni. One są prawie niezrozumiałe dla nas z uwagi na to, że Księga Apokalipsy jest pisana z punktu widzenia Bożego. To jest z punktu widzenia tronu Bożego. Napisała tę księgę najwyższa inteligencja na świecie. W natchnieniu Ducha Świętego. Duch Święty natknął i za pośrednictwem Ducha Świętego, bo Duch Święty to przypominał Janowi, on to wszystko spisał z tymi szczegółami. I my mamy tutaj bardzo ważne zadanie, żeby uchwycić ten duży obraz całości. I wtedy na tej bitwie pod Grunwaldem widzimy obraz, widzimy Jagiełę, widzimy Wielkiego Mistrza, widzimy innych wojowników, widzimy ten triumf oręża polskiego. Tak samo i w tej wielkim boju
bitwie między złem i dobrem mamy się właśnie skoncentrować na całokształcie zagadnienia. Apostołowie w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, kiedy Pan Jezus odchodził z ziemi, oni chcieli znać te szczegóły. Chcieli i Chrystusa nieraz tam męczyli. Powiedz nam, co, jak to będzie, co to będzie, a co z nim, a co z tamtym. No, taka zwykła ludzka ciekawość. I Dzieje Apostolskie od pierwszy rozdział, szósty wiersz. A gdy oni tedy szli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Oni mieli całkiem inne myśli. Mieli myśli tutaj ziemskie. Oni chcieli królestwo izraelskie. Oni chcieli, żeby to, co kiedyś w przyszłości się spełni, ten kamień z Księgi Daniela, który niszczy wszystkie królestwa, oni chcieli, żeby już to teraz, oni już teraz Izrael był tym kamieniem, który zapanuje nad całym światem i cały czas o tym myśleli. A Chrystus odpowiada w ten sposób, rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Pewne rzeczy nie poznamy. Musimy to przyjąć. Nie znam pewnych rzeczy. Nie odpowiem, nie wiem. Bo Ojciec, Bóg Ojciec, w mocy swej ustanowił. Bóg ma swój plan. On ten plan realizuje przez Jezusa Chrystusa, tak jak to ostatnio czytaliśmy. Chrystus jest godzien zrealizować te Boże plany. Następnie Chrystus ma moc do zrealizowania planów Bożych. Następnie zwyciężył, jest tym triumfatorem doczesnym i triumfatorem wiecznym. Tak więc koncentrujmy się na tych najważniejszych wydarzeniach. Co ja mam czynić, aby być zbawiony? I Chrystus dalej mówi w ten sposób. Ósmy wiersz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. To był plan działania dla apostołów. Weźmiecie moc Ducha Świętego, bo o własnej mocy nie byli w stanie tego dokonać. Widzimy, następny rozdział, drugi mówi nam o zesłaniu Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy. Jak Duch Święty ich kierował w zadaniu apostolstwa, głoszenia Ewangelii. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, i aż po krańce ziemi. To był plan dla nich. Nie znać czasy, nie znać te szczegóły, które są w Księdze Apokalipsy. To nie jest nasze zadanie. Nasze zadanie polega na czymś innym. I dzisiaj właśnie będziemy na ten temat dużo rozmawiali. Tak więc Chrystus Pan patrzy na Kościół swój jako pełen miłości. Chce ten Kościół ratować, chce każdego zratować. Na przestrzeni już prawie 2000 lat różne były momenty w tym Kościele wzniosłe, upadłe. Obecnie żyjemy w stanie Laodycei, w stanie letniości. Ani zimny, ani gorący, wypluję cię z ust moich. Chrystus mówi, wypluję cię. Nasz stan duchowy jest fatalny. Musimy uczynić wszystko, co z naszej strony, aby ten stan zmienić. Chrystus patrzy na nas, widzi nas jako nędzarzy, biedaków, ślepych i gołych. Tak widzi nas niebo. My może widzimy się inaczej, może mówimy, no nie jest tak źle, nie jest tak źle, gorzej było, ale to nie jest ta mowa z Bogiem. My tak z Bogiem nie możemy rozmawiać. Nie jest tak źle, Panie Boże. Nie, nie. O.
To jest fatalne podejście. Z jednej strony Chrystus diagnozuje nas, określa stan nasz, a z drugiej strony mówi, co masz zrobić. Jest zadanie konkretne. Nie jest tylko uwierz w Pana Jezusa i będziesz zbawiony, ty i dom twój. No niektórzy chrześcijanie może w tej gorliwości mówią, o, wystarczy tylko wierzyć. Uwierzyłem, przyjąłem Zbawiciela i koniec. Nie, to jest pierwszy etap. Ty musisz być świadkiem Chrystusa. Ty masz zadanie do wykonania. Tak jak to Chrystus mówi, nie stwierdziłem uczynków twoich doskonałych przed Bogiem. Następnie spełniaj uczynki pierwej, tak jak pierwej. Tu są wiele rzeczy. Na przykład tak w Tiatyrze jest powiedziane, mam ci za to, że pozwalasz niewieście Izabel głosić, uprawiać przeteczeństwo, spożywać rzeczy bałwana ofiarowane. Chrześcijaństwo to nie jest statyczna rzecz. Statyczna, że siedzimy i wierzymy. O, ja siedzę i tylko wierzę. Nie, to jest aktywna działalność. Chrystus aktywizuje nas bardzo do działania. To nie jest siedzenie przed telewizorem, praca, dom, koniec. Jestem tak zmęczony, że nie mam na nic czas ani ochoty. Działanie chrześcijanina jest bardzo aktywne. Wiemy, że Chrystus bardzo aktywnie działał i tego samego od nas wymaga. Nie jesteśmy pozostawieni na łasce losu. Z jednej strony są ataki szatana, ataki kłamców, Nikolaitów, Bala, Balaka, Jezabel, Żydów, fałszywych proroków, fałszywych mesjaszy. Później będziemy czytali atak antychrysta. Chrześcijaństwo jest targane na różne sposoby. I my obecnie będziemy studiowali ten atak, który jest przeprowadzony na chrześcijaństwo. To jest ta część, w którym właściwie Bóg nie ingeruje w to działanie. Bóg, jak to się mówi, patrzy, co ludzie dokonują. I od szóstego rozdziału. Wiemy, że Chrystus wziął tę księgę z siedmioma pieczęciami z ręki Bożej. I w tej księdze są Boże plany, jak ma Chrystus zrealizować plany dotyczące człowieka, plany dotyczące Kościoła, plany dotyczące świata, naszej ziemi, plany dotyczące szatana, jak to wszystko ma się zakończyć. To jest plan. Ludzie nie mają planu. Mają plan, ale ten plan nie jest zrealizowany. My żyjemy tu w Polsce, zawsze jest nowy prezydent, nowe wybory, będzie lepiej i tak dalej, znowu gorzej, zadłużenie, znowu się męczymy i tak dalej. Już myślimy, że już będzie lepiej, przyjdzie nowe. Nie, ciągle będą problemy. Ale w człowieku jest zawsze nadzieja, że w przyszłości będzie lepiej, że coś się stanie. I to jest właśnie nasza błogosławiona nadzieja, że przyszłość będzie dobra. I Chrystus jest obiektem uwielbienia za to, co zrobił. I my jako istoty na ziemi mówimy zgodnie z piątym rozdziałem 13 wierszu, temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oddajemy cześć i chwałę Chrystusowi za to, że realizuje ten Boży plan końca świata. Bo wszystko się skończy końcem świata i ustanowieniem nowej ziemi i nowych niebios. Tak więc przechodzimy do pieczęci. Chrystus
bierze tę księgę i zdejmuje pieczęcie. To jest, jak te pieczęcie są jakby odzwierciedleniem takiej biernego działania Bożego. Bóg tylko opisuje, co się dzieje. Ze strony Bożej nie ma właściwie żadnej działalności. Opisuje, co ludzie własnym pomysłami, własnymi działaniami, tak jakby Bóg na nich nie działał, co oni takiego zrobią? Co oni będą robili? Jaka jest natura, istota Boża? To jest to samo, co w raju było. Bóg dał przykazanie, nie zrywaj z tego drzewa, zostawił ich. Oczywiście tam były na pewno jakieś dialogi, jakieś rozmowy, ostrzeżenia. I co człowiek zrobił? Wziął rękę i zerwał owoc. W tym momencie, kiedy owoc był zrywany, Bóg nie pojawił się. I nie tak po rękach, jakąś linijką czy trzcinką. Nie. Bóg obserwował. Nie ingerował w działanie Boże, w działanie ludzi. Dał ludziom wolną wolę, powiedział, co można, co nie można, jakie są konsekwencje postępowania i teraz patrzył. I teraz właśnie te pieczęcie to jest coś podobnego. Bóg daje. Daje przykazania, daje Ewangelię, posyła apostołów. Mamy Pismo Święte, czytamy i Bóg obserwuje, co ty będziesz z tym robił. Pierwsza część to jest właśnie przy zerwaniu pierwszej pieczęci widać białego konia. Ten, który siedzi, ma łuk i dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. To jest wspaniały pochód Ewangelii. To jest tak jak dzień Pięćdziesiątnicy. Wspaniale się rozwija. Tak, pierwsi nasi rodzice są w raju, siedzą tam, spacerują, błogość, pięknie jest. Rewelacja. Rewelacja jest. I to jest właśnie ten błogi stan. Lecz bardzo ważne jest tutaj słowo w pierwszym wierszu, słowo choć. Może ono nie jest tak dobrze przetłumaczone, bo w innych przekładach jest słowo użyte przyjdź. Kiedy sprawdzałem to słowo z innymi słowami, oczywiście w oryginale, z innymi słowami z Apokalipsy, użyte tam jest słowo erchon, które jest identyczne z ostatnimi słowami Pisma Świętego i ostatnimi słowami Apokalipsy. Mówi ten, który świadczy o tym, który przyjdzie wkrótce, amen. Przyjdź, Panie Jezu. I to słowo przyjdź i to słowo z szóstego rozdziału, z pierwszego konia, białego i z ostatniego rozdziału, kiedy apostoł Jan zobaczył tą wspaniałą wizję dziejów historii świata, tą walkę między szatanem a Chrystusem, między Babilonem a Nową Jerozolimą, kiedy zobaczył Królestwo Boże, wyrwało mu się tylko jedno słowo. Przyjdź, Panie Jezu. Chcę, abyś jak najszybciej przyszedł. I to samo słowo pojawia się w chwili tych zrywania pieczęci, też to słowo przyjdź. To jest naczelny temat Pisma Świętego, naszego życia. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Przyjdź Królestwo Twoje. Czekamy na Boże Królestwo. Przyjdź. I tu w nas powinno wypłynąć to właśnie wewnętrzne pragnienie, żeby Pan Jezus przyszedł. Nie
coś takiego: Panie Jezu, jeszcze nie przychodź. Jestem nieprzygotowany. Jeszcze mam dużo rzeczy do zrobienia na tej ziemi. Proszę Cię, nie przychodź jeszcze. I kolejna pieczęć to jest koń barwy ognia, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. I tak jak powiedziałem, na początku jest bardzo dobrze, pięknie, ale później zaczyna się coś psuć. Zaczyna się coś złego dziać. Nie ma pokoju. Pokój jest zakłócony. Pismo Święte mówi, nie masz pokoju dla bezbożnych. Ludzi bezbożni nie mają pokoju. Oni ciągle są w konfliktach, ciągle coś źle, ciągle coś niedobrze, ciągle narzekają. I to chociaż chrześcijaństwo rozwijało się, ale ono właściwie staczało się. Nie było tego prawdziwego ducha, który był za czasów Pięćdziesiątnicy, za czasów Dziejów Apostolskich. I to odbijało się na życiu chrześcijan, na życiu świata. Następny koń i oczywiście słowo był przyjdź, przyjdź. Nawet jak było tak źle, to ludzie tęsknili do czegoś dobrego. Zawsze mówili, no przyjdź Panie Jezu. Ta modlitwa pańska, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź królestwo Twoje. To była ciągle powtarzana. Ludzie uczyli się na pamięć tej modlitwy. I mimo to, że nawet grzeszyli, że byli źli, chcieli, aby przyszło Królestwo Boże, przyjść Królestwo Boże. Wierzyli w przyszłość. Ale ich starania, tak jak Chrystus mówi, nie stwierdziłem Twoich uczynków doskonałych. Jesteś letni. Wróć do pierwotnej doskonałości. Kolejna pieczęć, trzecia i znowu słowo przyjdź, przyjdź Panie Jezu. Koń kary, w ręce miał wagę i usłyszał głos mówiący miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. Oczywiście to są trochę niezrozumiałe dla nas słowa, ale na język polski możemy to przetłumaczyć jako takie stwierdzenie: skórka chleba do ssania i kącik do spania. Czyli ta sytuacja była, no może już nie było tych wojen, tych wypraw jedni przeciwko drugim, ale była bieda, niesamowita bieda. Tak bieda, że ludzie pracowali za skórkę chleba i kącik do spania. I to odbijało się też na sprawach duchowych. Bieda duchowa, bieda materialna, biedny jesteś. To, co Chrystus mówi. Nie jesteś, zdaje ci się, że jesteś bogaty, jesteś biedak. Biedak, nędzarz. Nędzarz. Skórką chleba się żywisz. Nie masz nic. I to jest to, że ludzie odstawili Słowo Boże. Słowo Boże było zamknięte. Ono było w łacinie, w języku greckim, hebrajskim. Normalny człowiek nie miał dostępu do Słowa Bożego. Nie będziemy to analizowali, dlaczego tak się stało, ale to jest działanie ludzkie. Samolud, ludzie sami od siebie zaczęli tak działać. Bóg tutaj nie wpływał na to działanie. Później w innych rozdziałach będziemy czytali, w jaki sposób Bóg ingeruje, żeby ten zły stan w tych okresach chrześcijaństwa zmienić, żeby coś zrobić, żeby coś ratować tego człowieka. Tak jak Bóg ingerował w Adama i Ewę, oni zrobili to zło i Bóg po prostu ich ratował. Co mają zrobić, aby wyjść z tego, z tej matni, z tego potrzasku, w którym się znaleźli. I oczywiście słowo przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Znowu się pojawia. Piąta pieczęć
to jest zabijanie ludzi z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. To jest tak, jak apostołowie poszli świadczyć o Chrystusie, głosić Słowo Boże i oni byli zabijani. Chrystus przepowiedział ten okres, który mówił, przyjdzie taki czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, że będą was zabijali, mniemając, że Bogu czynią przysługę. I w większości ludzie uważali, że tak chce Bóg, tak chce Bóg. To wyprawy krzyżowe były pod tym hasłem Bóg tak chce. Bóg tak chce. Bóg chce, żebyś poszedł na wojnę z mieczem i mordował niewiernych. Oczywiście to jest spowodowane tym skórką chleba. Nie ma chleba Słowa Bożego. Człowiek nie wie, co jest dobre, a co jest złe. I jest pod wielkim wpływem innych ludzi, którzy potrafią mu wmówić, że to, co robisz, to jest Pan Bóg. Może i klaszcze. Tak, tak, zabija jeszcze więcej. Więcej. Za to pójdziesz do nieba żywcem. Nie. Bóg nie jest taki. Nie jest taki. I później kolejna, szósta pieczęć to jest wydarzenie bezpośrednio na naszej planecie, które są te znaki przyjścia Chrystusa, które są już związane z ostatnimi wydarzeniami, kiedy to ludzie, o których tu jest mowa, królowie, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze, niewolnicy, wolni, ukryli się w jaskiniach i w skałach, i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień i gniewu, i któż może się ostać. Do czego możemy to porównać? Przede wszystkim do Adama. Kiedy Adam zgrzeszył, co on takiego zrobił? Ukrył się. Bóg go woła. Adamie, gdzie jesteś? A Adam? A schowałem się, bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy przypadkiem jadłeś? I to jest to, że w naturze ludzkiej jest ten wewnętrzny głos Ducha Świętego. Że mimo, że ludzie dopuszczali się różnych zbrodni, różnych wykroczeń przeciwko Bogu, mniemając, że Bóg nie widzi, to się mi upiecze, jakoś to będzie, a cieszyli się i tak dalej, to w tym momencie, kiedy usłyszą ten powiew tak, Adam usłyszał szelest Boga przechodzącego się w Edenie. I ci ludzie usłyszą ten szelest powracającego Chrystusa. I co? Aż ich... O! Trwoga gigantyczna. Gigantyczna. Co robić? Ukryć się przed Panem Bogiem. No, to jest taka mentalność Adama. Ja się schowałem przed Tobą, bo... Bo co? Bo zgrzeszyłem. Trzeci rozdział, ósmy wiersz. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Tam się pierwsi rodzice schowali wśród drzew, w krzakach, a przy końcu świata ludzie będą chowali się w jaskiniach, w skałach. I teraz jest bardzo ważne dla nas osobiście. Czy ty będziesz chował się przed Bogiem? Uciekam, chowam się przed Bogiem. Czy wyjdziesz i powiesz, oto Pan Bóg, mój, na którego oczekiwałem. Nie boję się gniewem baranku. Idę za barankiem.
Siódma pieczęć to ósmy wiersz, pierwszy wiersz, a gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I to jest właśnie ten moment, kiedy niebo opustoszało, wszyscy aniołowie, tak jak Chrystus powiedział, przyjdę ze wszystkimi aniołami, z trąbą Bożą, z głosem archanielskim. Wszyscy aniołowie poszli na ziemię. I to jest właśnie ten moment, gdzie niebo jest puste, milczenie, tam żadne głosy się nie oddawają, ale za niedługo to niebo napełni się. Tak później będziemy studiowali, wielka wizja zbawionych. Tam będzie niezliczony tłum zbawionych, aniołów i na nowo niebo zabrzmi wspaniałymi pieśniami, które będą tam odbywały się ku czci Bożej. Tak więc przejdźmy obecnie do następnej części, która siódmy rozdział, który mówi nam o pieczętowaniu. Tak jak tutaj była strona taka bierna Boga, Bóg się przypatrywał tym wszystkim wydarzeniom, które ludzie robią, tak więc siódmy rozdział jest tym rozdziałem czynnym. Bóg zaczyna działać. Chrystus posyła aniołów, którzy mają za zadanie pieczętowanie. Siódmy rozdział i pierwsze trzy wersety. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem też innego anioła występującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego, który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzać szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani morzu, ani ziemi, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga na czołach ich. I słyszałem liczbę popieczętowanych. Oczywiście tu nie będziemy wdawali się w dyskusję na temat tej liczby pieczętowanej, bo w Izraelu był taki specyficzny sposób liczenia, gdzie liczono nie tak jak my o każdą osobę, dzieci, kobietę, tam właściwie liczono tylko mężczyzn zdolnych do pójścia na wojnę. Tak więc przed tymi kataklizmami, które się będą odbywały w księdze, są opisane w księdze Apokalipsy, Bóg pieczętuje sługi Boga. Pieczętowanie to przede wszystkim jest ochronienie. W Piśmie Świętym ochrona sług Bożych. W Piśmie Świętym mamy szereg takich miejsc, gdzie jest mowa o pieczętowaniu, kiedy to te pieczętowanie chroniło przed kataklizmem. Najbardziej takim dobitnym jest pieczętowanie poprzez obrzezanie, gdzie Pismo Święte mówi nam bardzo wyraźnie, że obrzezka była swego rodzaju pieczęcią. Ten, który nie obrzezał się, był wytracony z narodu izraelskiego. Następnie tą pieczęcią była też Pascha. Pascha, wiemy, że pierwsza Pascha była spożywana w Egipcie i Izraelici zabijali baranka, następnie tą krwią mazali wszelkie wejścia i okienne i drzwi do domu. I to był taki znak dla anioła śmierci, żeby omijał te miejsca, gdzie jest krew baranka. Ktokolwiek wyszedł na zewnątrz, nie był bezpieczny swojego życia. Wszyscy zachowali się, którzy byli w domu, gdzie było pomazane krwią. I teraz Bóg pieczętuje sług swoich. Pieczęć Boga żywego. Na czołach. Na czole. Co jest tą obecnie pieczęcią?
co jest tą pieczęcią. Każdy by chciał mieć tą Bożą pieczęć. I ta pieczęć nie jest tylko dla aniołów bożych, ale i też dla aniołów odstępczych. Kiedy odstępczy anioł widzi ciebie, że masz tą pieczęć, nie ruszy cię. Ma zakaz szkodzenia. Zakaz szkodzenia. To jest taka, jakby powiedzieć, wręcz magiczna rzecz, która chroni nas przed jakimkolwiek nieszczęściem. W tych czasach ostatecznych. To jest w czasach, kiedy nastaną te zerwanie wszelkich więzów, które powstrzymują cztery wiatry ziemi. Cztery wiatry zaczynają wiać i nastąpi olbrzymie zniszczenie. My żyjemy dopiero w czasach, które poprzedzają to wszystko. W czasach, które będą naprawdę tragiczne. Następnie, co też znaczy ta pieczątka, pieczęć Boża? W starożytności była taka funkcja w świątyni kapłana, który nazywał się pieczętarz, sfragistes. I to był tytuł kapłana, który przykładał na skórze zwierząt ofiarnych świętą pieczęć. On, jak powiedzieć, zatwierdzał dane zwierzę do ofiary. Dawał uwierzytelnienie, że to zwierzę nadaje się, aby złożyć je w ofiarę. Te zwierzę będzie miłą wonnością przed Bogiem. Oczywiście Izraelita nie mógł nic ułomnego przynieść, jakąś skazę, jakąś chorą. On musiał coś bardzo dobrego przynieść. I teraz otwórzmy Ewangelia Jana, 6 rozdział, 27 wiersz. 6:27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Bóg Ojciec położył pieczęć. Bóg Ojciec położył pieczęć na swoim Synu Jednorodzonym, Jezusie Chrystusie, na Synu Człowieczym. Bóg położył pieczęć. Zaaprobował tego baranka Bożego jako ofiarę w pełni wystarczającą. Jest to ta doskonała ofiara Boża. Tak więc zbliżając się do tych wstrząsających wydarzeń, które będą przed nami, Bóg zabezpiecza swoich wybrańców pieczęciu. Dlatego módlmy się, Panie Boże, Ojcze mój w niebie, święć się Twoje imię, daj mi swoją pieczęć. Ja chcę mieć pieczęć. I co jest współczesną tą pieczęcią? Przez analogię otwórzmy list do Rzymian, 4 rozdział. List do Rzymian, 4 rozdział i wiersz 11. Jest mowa o Abrahamie. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojciec wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Wiemy, co dokonał Abraham. Abraham uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu. Uwierzył w co? Uwierzył w to, że Bóg go w nocy poprosił go na zewnątrz i pokazał mu cały nieboską. Powiedział mu w ten sposób. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. A Abraham nie miał potomstwa. Mimo, że już był staruszek, już tam do setki dochodził, nie miał dzieci. Tak samo Sara już też
starsza, bardzo starsza osoba. I Abraham uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu i to mu zostało poczytane jako usprawiedliwienie. My przychodzimy do Boga. Bóg nam coś mówi. O tym przyjściu czytamy, rozważamy te wszystkie księgi o Chrystusie, o przyszłym świecie i my wierzymy w to. Tak, wierzę, że to wszystko będzie. To jest dopiero pierwszy krok. To jest pierwszy krok. Wiara bez uczynków jest martwa. I tym uczynkiem, który Abraham dokonał, to było obrzezanie. To był znak, otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Obrzezanie było tym pieczęcią. Tak, wierzę, zrób coś teraz. Obrzezanie. Obrzezanie. Pierwszy krok na drodze do spełnienia Bożych obietnic. Trudny krok? Oczywiście, że trudny. Można tego zrobić? Można, ale Abraham wszystkich mężczyzn obrzezał. Tak jak powiedział Pan Bóg. Otrzymał ten znak, pieczęć. Pieczęć Bożą. Uwierzyłem i teraz Bóg przyłożył na to pieczęć. Abraham był czynnym w Bożym działaniu. Co jest w obecnym czasie tą pieczęcią? Oczywiście w Piśmie Świętym mamy odpowiedź na to. Znajdujemy odpowiedź. Możemy sobie tu różne rzeczy wyobrażać, ale co nam mówi Pismo Święte? No niektórzy mówią, o, Ducha Świętego dostałem i to jest ta pieczęć Boża. No dobrze, ale przeczytamy, co mówi Pismo Święte. Księga Ezechiela, 20 rozdział i tam 19 i 20 wiersz. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. I tu powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić nad tym wersetem. 12 werset tak samo mówi, podobnie. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakiem między mną, a między nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Bóg daje przykazania. A w tym przykazaniu jest takie szczególne przykazanie, czwarte przykazanie w dekalogu biblijnym, 20 rozdział, drugiej Mojżeszowej, od 1 do 17 wiersza. Tam mamy zapisany dekalog. Tam jest między innymi czwarte przykazanie, które mówi: pamiętaj, abyś dzień szabatu święcił. Chrześcijanie na przestrzeni wieków zaczęli modyfikować to przykazanie, ale Bóg, co powiedział, nie cofnął tego. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że to przykazanie zostało cofnięte. Przykazania są tak wieczne, jak Bóg jest wieczny. I Bóg mówi, że święcenie sabatu jest znakiem między mną, a między wami. Kiedy to pierwszy raz przeczytałem, byłem trochę zaszokowany. Mamy tu inny znak, ja chcę otrzymać znak Boży. Nie znak ludzki, który jest niedziela. Ludzie ustanowili sobie niedziela, jakieś sobory, synody, one wprowadziły niedzielę. Ale ja chcę przestrzegać to, co Bóg nakazał. Ja chcę mieć na czole znak Boży. I będę święcił przykazanie. Przykazanie Boże. Aby wiedziano, że ja, Pan, jestem, że Pan Bóg jest moim Bogiem. Jest moim Bogiem. Nie człowiek jest moim Bogiem, który wymyślił swoje przykazania, ale Pan Bóg jest moim Bogiem i ja zachowuję Boże przykazania.
Następnie no wiele osób mówi, a szabat to tak, żydostwo, my musimy się odłączyć od żydostwa, Żydzi swoje, my swoje. Nie, szabat nie jest żydostwem. Szabat jest Bożym przykazaniem. To jest od Boga pochodzi, nie od Żydów. Nie Żydzi wymyślili szabat, ale to wymyślił sam Bóg niebieski. I on dał to przykazanie. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszych dwóch, w drugim rozdziale, w pierwszym, drugim, tam już czytamy o tym przykazaniu. Bóg dał to przykazanie. Nie po to, żeby je zmieniać, aby po to, żeby zachowywać. I to jest ta właśnie pieczęć Boża. Zachowujmy tą pieczęć Bożą. To jest duchowa pieczęć. Ta pieczęć uchroni nas. I Bóg patrzy, czy ty zachowujesz. Oczywiście do tych zagadnień trzeba dojrzeć, dobrze to przemyśleć, zastanowić się i zgodnie z wolą Bożą zacząć działać. Aby być sługą Bożym i tak jak Chrystus w każdą szabat, w każdą sobotę przychodził do świątyni. Tam nie przychodziło się w niedzielę. Chrystus nie przychodził w niedzielę, ale w sobotę. I tak samo jest grupa chrześcijan w Polsce, do której ja należę, którzy zachowują sobotę tak, jak Chrystus zachował. Zachowują przykazania tak, jak Bóg je dał. Ludziom, nie Żydom, ale ludziom. Wszystkim ludziom dał. Nie dał przykazania dla wybranej garstki ludzi, a resztę możecie robić, co chcecie z tym. Nawet Żydzi zrobili coś takiego, że przykazania są dla Żydów, a są jeszcze takie przykazania. Inne oni stworzyli, inne przykazania. No tam oczywiście z Pisma Świętego powyciągali pewne wersety i przykazanie dla pogan. O, to są poganie, a my tu mamy swoje. Nie, to jest fałszywy pogląd, fałszywy pociąg. Bóg daje przykazania dla wszystkich. Religia jest dla wszystkich. Nie jest dla Żydów czy dla pogan. Jest dla wszystkich. Księgi Starego Testamentu są dla wszystkich. Nowego dla wszystkich. Cała Biblia jest dla wszystkich. Nie możemy czynić tutaj żadnego podziału. Tak więc Bóg chce ochronić ludzi. I teraz zaczyna Pan Bóg zaczyna działać aktywnie. Zaczyna działać aktywnie, żeby pobudzić ludzi do myślenia. To jest to, że Bóg sobie zdaje sprawę, że ludzie są bardzo zatwardziali, oni mają swoje poglądy, mataczą, kręcą, oszukują, zabijają, cudzołożą. No, arsenał złych rzeczy jest bardzo duży. Bóg chce człowiekiem wstrząsnąć. Tym wstrząsającym głosem jest głos siedmiu trąb. Od 8 rozdział i od 7 wiersza. Widziałem 7 aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im 7 trąb. Ci aniołowie dostali trąby i mają zagrzmieć każdy anioł po kolei, aby wstrząsnąć ludzi. Oczywiście, czytając te wersety odnośnie tych wydarzeń, które się wydarzyły tutaj, jest bardzo duże podobieństwo do czasów wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, kiedy te plagi spadają, różne rzeczy się dzieją, wstrząsające. To przede wszystkim jest Boża taka odpowiedź na ludzkie zatwardzenie serca, że zatwardziałość taką, byśmy powiedzieli, człowieczą, że Bóg chce poruszyć człowieka. Ale z drugiej strony te różne spadające nieszczęścia, które
ludzi dotyczą, są one też, nie dotyczą wszystkich. 9:4. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ani ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Nie mają pieczęci i są ochronieni. Tak więc ta pieczęć jest bardzo ważna. Pieczęć. Uwierzyłeś Bogu, tak Abraham, i teraz przyjmij znak swojego uwierzenia. Znak uwierzenia. Znak szabatu. Przestrzegaj Boże przykazania. Nie przestrzegaj ludzkich przykazań, ale przestrzegaj boskie prawo. Otwórz Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, druga księga, przeczytaj i powiedz tak, chcę przestrzegać te przykazania. Przyłączę się do ludu Bożego, którzy mają podobną pieczęć, mają pieczęć Boga i oni przestrzegają Bożych praw, mają Bożą pieczęć. I teraz ta aktywna działalność Boża przejawia się przede wszystkim w tym, że Bóg chce wstrząsnąć. Tam nam się może wydawać, że ojej, poginęli ludzie. O, tam woda zatruta. Jest jakaś trzęsienie ziemi, ciemności, różne biada, skorpiony są. Zniszczenie idzie, niszczyciel. Uwolnieni aniołowie, spętani nad wielką rzeką Eufrat. No to jakby nam się wydawało, że Bóg atakuje tych ludzi. Ale popatrzmy na to z punktu widzenia 9 rozdziału, kiedy to właśnie ta 6 anioł trąbi i od 20 do 21 wiersza. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynku rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom, ani bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży. Działanie Boże jest przede wszystkim działanie wychowawcze. Bóg działa na ludzi, gdyż chce ich ratować. To nie jest to, że Bóg chce jakoś mści się, karze ich za zło, sponiewiera ich, pozabija i tak dalej. Bóg chce ratować. Dał swojego Syna jednorodzonego, abyśmy przez Jego krew byli zbawieni. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Umiłował tych ludzi odstępczych i tych nieodstępczych, tych wielkich grzeszników i tych małych grzeszników. Każdego chce do pokuty doprowadzić. Ale ludzie, mimo tych plag wstrząsającym tym człowiekiem, nie odwrócili się od swojego zła, ale dążyli jeszcze bardziej w tych zabójstwach, czarach, przeteczeństwach, kradzieżach. Kiedy my obecnie obserwujemy świat, widzimy, że no ta fala zła przybiera. To, co kiedyś było nie do pomyślenia, pornografia, przykładowo w tych kioskach ruchu, gdzie to dzieci patrzą na to wszystko, powszechny dostęp do tego wszystkiego, to było coś nie do pomyślenia. To zło i te parady różnego rodzaju, to jest, rozszerza się coraz bardziej. I jak Bóg się ma zachowywać? To jest właśnie sytuacja jak syna marnotrawnego. Syn marnotrawny wyrzekł się ojca. Nie, ja chcę swoje, daj mi swoje, ja chcę mieć swojego bożka. Proszę pieniądze, ruszył. I tutaj ojciec nie mógł nic uczynić. Chcesz, masz wolną wolę, rób co chcesz. I ta sytuacja doprowadziła do tego, że zniżył się do poziomu świni. Razem ze świniami mieszkał i żywił się ze świniami. I Bóg właśnie często doprowadza przez te plagi różne do takiego stanu.
do stanu takiego zezwierzęcenia nawet, że w tym stanie człowiek zaczyna naprawdę myśleć, gdy jest mu dobrze, to nie, i zaczyna się zastanawiać. Chwała Bogu, że wiele osób, którzy przeszli tą dolinę cienia śmierci, nagle się ocuciło. Nie, nie będę tak się zachowywał. Wrócę do Boga. Bóg jest moim Ojcem. Nie chcę żyć w ten sposób. Oczywiście zdecydowana większość ludzi trwa w tym złym, nie zdając sobie sprawy, aż usłyszą ten szelest przychodzącego Chrystusa. Usłyszą trąbę ostateczną. To jak ten szelest Boga, wtedy będzie przede wszystkim za późno i wstrząśnie nimi niesamowicie. To, co robisz, ma zawsze jakieś konsekwencje w przyszłości. Podobna sytuacja była w Sodomie i Gomorze. Bóg, Abraham, Bóg chcieli ratować. Bóg wysłał dwóch aniołów, aby ratować Lota i jego rodzinę. Mieszkańcy mogli się zainteresować tymi ludźmi. Kto to za ludzie? Posłuchamy, może coś mają ciekawego nam do przekazania. Nie, chcieli im zrobić krzywdę. Nie chcieli słuchać Bożego przesłania, ale chcieli tam demoralizację zrobić. To jest właśnie to zło. Tak samo i Bóg wysyła w wielu momentach naszego życia posłańców swoich. My nie wiemy, że to są Boży posłańcy. Bóg wie, o, to jest posłaniec, wysyłam go do tego człowieka i co on z nim zrobi. Może się tak zachowuje jak w Sodomie i Gomorze, może jak syn marnotrawny. No kto wie, to jest właśnie nasze zachowanie. Siódma trąba to trąba, która obwieszcza panowanie nad światem Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie ostateczna trąba. To jest ta trąba archanielska, która zwiastuje przyjście Chrystusa, którą my osobiście usłyszymy. Usłyszymy tę trąbę. Te poprzednie nie będziemy słyszeli, bo są różne wydarzenia, ale tą ostateczną trąbę usłyszymy. Jaka jest nauka, przede wszystkim bardzo ważna nauka z trąbienia? No wiele jest osób, które by chciały poznać te wszystkie elementy trąbienia, co to jest ta trąba. W historii szukają, grzebią, zastanawiają się. To jest bardzo dobre. Ktoś się na tym zna. To jest wręcz ciekawa rzecz, dochodzenie do tych konkluzji, co ta szarańcza, ta gwiazda, piołun, może w krew, czterech aniołów i tak dalej. Są osoby, które to zbadały, które to opublikowały, lecz ja chciałbym pokazać taki szerszy obraz, żebyśmy troszeczkę się oddalili od tego obrazu i popatrzyli na to z szerszej perspektywy. Siedmiu trębaczy i co jest tam dalej? Zapomina się, co jest po siódmej trąbie. To jest bardzo ważny element. Otwórzmy ten ósmy. Przepraszam. 11 rozdział, siódma trąba. I ta siódma trąba kończy się 19 wersetem, które mówi tak. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. I ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego i zaczęło błyskać, grzmieć głośno i przyszło trzęsienie ziemi, spadł wielki grad. Tu jest właśnie całe sedno. Jakbyśmy powiedzieli, całe wytłumaczenie trąb. Co te trąby znaczą? Ukazała się skrzynia przymierza. Po siedmiu trąbach ukazała się skrzynia przymierza. Głos trąb jest przede wszystkim
tym sygnałem, który powinien skierować nasz wzrok na skrzynię przymierza. Co to jest ta skrzynia przymierza? Bóg zawarł z narodem izraelskim przymierze, czyli taką ugodę, układ, który polegał na tym, że Bóg daje przykazania, 10 przykazań zapisanych na tablicach kamiennych. Izraelici zobowiązywali się do przestrzegania tego układu. Jeżeli złamią, to był baranek, była świątynia i w tej świątyni, w miejscu najświętszym, tabernakulum, tam była skrzynia złota, Mojżesz położył te 10 przykazań. To było, jak powiedzieć, sedno życia Izraelity i sedno życia chrześcijanina. Dekalog, 10 przykazań spod góry Synaj. I 7 trąb przede wszystkim kieruje nasz wzrok na skrzynię, na przykazania. Nieszczęścia przychodzą z powodu tego, że odrzuciłeś przykazania Boże. Nie przestrzegasz przykazań Bożych. Nieszczęścia przychodzą na ciebie z powodu tego, że idziesz za fałszywymi przykazaniami. Nieszczęścia przychodzą, że nie masz tej pieczęci Bożej. Bóg ci nie może dać pieczęci, bo odrzuciłeś Jego przykazanie. Obojętne które. Odrzuciłeś, wybrałeś sobie własne. Oczywiście są chrześcijanie, które mówią, przykazania nie obowiązują. Przykazania zostały zmazane. Na pewno nie dostaniesz Bożej pieczęci. Odrzuciłeś Boże, boskie przykazania. Jeszcze popierasz to tekstami Pisma Świętego, no to jest tragedia. I teraz jest w Piśmie Świętym podobna sytuacja do tych 7 trąb w księdze Jozuego, 6 rozdział, jest mowa o zdobyciu Jerycha. Tam jest, Pan Bóg daje plan, jak mają zdobyć Jerycho. To jest takie trochę dziwne zdobycie, bo Izraelici krążą codziennie dookoła Jerycha, a 7 dnia 7 razy krążą i później na koniec wielki krzyk jest. No takie dziwne zdobycie, ale Bóg jest Bogiem dziwnym, wymyśla różne dziwne, według nas oczywiście, pomysły ma, ale naszym zadaniem ludzi jest zaakceptować to. Nam się może to wydawać dziwne, ale to jest dziwne, ale prawdziwe. Tak jest. Bóg wymaga od nas pewnej wiary. I Bóg powiedział w ten sposób do Jozuego, 2 wierszyk, oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz, tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów. I później tak, 8 wiersz, gdy Jozue powiedział do ludu, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, tylna straż zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. I później cały lud szedł. I to jest właśnie ten piękny pochód, który jest później odzwierciedlony w tych trąbach w Apokalipsie, które przed chwileczką czytaliśmy. 7 trębaczy trąbiących, tak jak powiedziane, rogów przed Panem, przed Panem, czyli przed skrzynią. Skrzynia przymierza symbolizowała Boga, Boże prawo. Tam było w środku Boże prawo, Boży charakter zawarty. Tam było miejsce, gdzie objawiał się Bóg. A za skrzynią szli lud Boży. Lud Boży szedł. I to jest to, że przede wszystkim trąby mają za zadanie skierować naszą uwagę do tego pochodu, który się odbył. Trąby. Ci, którzy szli w tym pochodzie, byli ocaleni.
A ci, którzy nie szli, czyli mieszkańcy Jerycha, byli przeznaczeni na zagładę. Ja w swoim życiu, kiedy to było ponad 40 lat temu, kiedy czytałem Pismo Święte i ktoś mi zwrócił uwagę, że przykazania w katechizmie są inne, różnią się od tych, które są w Piśmie Świętym, ja powiedziałem sobie w ten sposób, nie będę szedł za tymi przykazaniami katechizmowymi. Nie będę szedł. Nie przyłączę się do tego pochodu. Ja pójdę za przykazaniami Bożymi. To była ta trąba, która zatrąbiła do mnie, idź za głosem Słowa Bożego. Idź tak, jak Pan Bóg powiedział. Przeczytawszy to przykazania, powiedziałem, nie, ja będę je przestrzegał. Ja chcę mieć ten znak Boży, święcić szabat, święcić sobotę, aby otrzymać ten znak Boży, pieczęć Bożą na czoło, żeby Bóg powiedział, przyznaję się do tego człowieka. Tak więc pamiętajmy, kiedy usłyszymy ten głos Boży, tą trąbę Bożą, aby skierować naszą uwagę na świątynię Bożą, o której będziemy później mówili, na świątynię Bożą, która jest w niebie. To jest osobny temat, który właściwie odróżnia prawdziwy lud Boży, sług Bożych, od tych, którzy nie służą Bogu. Gdzie jest skrzynia przymierza, tam są słudzy Boże. Nasze miejsce powinno być za skrzynią przymierza. My idziemy za skrzynią przymierza. Zajdziemy za kapłanami Bożymi, którzy trąbią, ostrzegają nas. Wybierzmy to dobre miejsce. Na dobrej drodze powinniśmy się znaleźć. Tak więc podsumowując dzisiejsze rozważania, Chrystus zdejmuje pieczęci, jest pokazane działanie ludzi na tej ziemi. Później Bóg chce uratować ludzi. Wiadomo, że w stosunku do tych odstępczych ludzi to będzie garstka, ale mimo wszystko ta garstka będzie wielkim tłumem, a gigantycznym tłumem odstąpi od Boga. I ten wielki tłum ludzi otrzyma Bożą pieczęć i Bóg ich w sposób szczególny ochroni przed tymi nadchodzącymi wydarzeniami. I kiedy słyszymy głos trąby, tych różnych kataklizmów, które są na tym świecie, one powinny wstrząsnąć naszym sumieniem i nasz wzrok powinien być skierowany na skrzynię przymierza, gdzie są Boże przykazania i każdy z nas niech powie, ja będę szedł za tymi Bożymi przykazaniami. Wybiorę tą drogę Bożą. To była droga Jezusa Chrystusa. Chrystus wytyczył nam pierwsze ślady i my teraz idziemy za śladami naszego ukochanego Zbawiciela. Niech nam Pan Bóg w tym wszystkim szczerze dopomoże. Kolejne rozważania będą dotyczyły przede wszystkim tego indywidualnego. Bo to już jakby było zbiorowe działanie, a teraz będzie to indywidualne działanie. W jaki sposób Bóg indywidualnie na każdego z nas działa, aby nas przygotować do swojego królestwa, aby przygotować nas, abyśmy zamieszkali na nowej ziemi, na nowych niebiosach. I tutaj poruszymy też dwa ważne zagadnienia, które koniecznie już musimy wprowadzić w naszych rozważaniach. Mowa o dwóch miastach, które w Apokalipsie szczególnie się wyróżniają. Są tam jeszcze kilka miast, ale przede wszystkim tym głównymi miastami, bo tam są może takie miasteczka,
głównymi miastami jest gigantyczna metropolia Babilon i jeszcze potężniejsza metropolia, miasto, które się nazywa Nowa Jerozolima. I w następnym wykładzie będziemy właśnie o tym rozważali, o tych dwóch metropoliach, które są jak najbardziej przeciwne sobie, które całkiem innymi prawami się rządzą. I teraz nasze zadanie jest znalezienie miejsca dla siebie. Oczywiście najlepiej byłoby w tym najlepszym miejscu znaleźć się. Niech nam Pan Bóg w tym wszystkim pomoże i niech pobłogosławi te słowa, które powiedziałem, które czytaliśmy, a przede wszystkim, abyśmy je w życie wcielili. To jest dla naszego dobra, dla naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie, naszym ukochanym Zbawicielu, który przelał swoją krew, abyśmy byli zbawieni i mogli z Nim na wieki wieczne żyć. Na nowej ziemi i na nowych niebiosach. Dziękuję bardzo. Amen.